witajcie na kanale Sensu. Dzisiaj będziemy robić... Będziemy robić dzisiaj testy dietetycznych słodyczy bez cukru. Bez cukru, nie Werka? Tak, bez cukru. Bez cukru. Także kupiliśmy ogólnodostępne w marketach słodycze, które właśnie nie zawierają cukru. One są słodzone w większości foliolami. Jeżeli chodzi o test, jaki moja siostrzeniczka Weronika będzie tutaj ze mną przeprowadzać, to głównie chodzi nam o test smaku, czyli czy jakby dziecku, które tak naprawdę raczej gustuje w tradycyjnych słodyczach, takie słodycze zasmakują. No i co, Werka? No i zaczynamy! Mamy tutaj miseczkę z numerkami, bo ponumerowaliśmy sobie te słodycze odpowiednio. Tak, i jeszcze tu mamy miskę na wyplucie. Jakby było mega niedobre. Tak. Bo postanowiliśmy, że będziemy oceniać słodycze w skali. A jak będzie zero, to wtedy tu możemy wypluć. A zero to co to znaczy? Fuble. A 10 co to znaczy? Super. Czyli w skali od 0 do 10 będziemy oceniać smak tych słodyczy. Możemy jeszcze 3 wybrać, 5, a 5 to tak średnio. Możemy, które chcemy numerki wybrać. Tak, znaczy oceniamy, co nam najbardziej smakuje. Także co, Weroniko, zaczniesz? Dobra. 4. Mamy 4. 4 to jest protein baton od Bakalandu, sygnowany Jakubem Mauriczem. Gdzie on jest? To jest tutaj. Dobra, no i ty masz ten, i ja mam ten. No. Kawowy, nie? Taki chyba trochę. Mhm. Dobry? Dobra, Werka. Mhm. Oceniaj. Ja oceniam... Do kamerki oceniaj. Ja oceniam 8. O, dobry, to zasmakował ci. A co ci najbardziej zasmakowało tutaj? Uważasz, że jest słodki, niesłodki, konsystencja? Słodki? Smaczny? Bardzo. Bardzo smaczny. No to kurczę, 8. Ja generalnie oceniam tego batona, znam jego skład. Skład jest dość dobry, także to też jest ważne. A ile obstawiasz? No, 6,5. 6. Dobra. Nie jest jakiś dobra, super. Dobra, to teraz... Mega. Ujek, czwórka już z nami nie gra. No to nie, no to nie gra, to możesz ją schować. Dobra. Jedziemy dalej. No, co tu będzie? A na co ci najbardziej wygląda, tak najlepiej, co byś zjadła? Tą czekoladę. Wiadomo, nie? Ja mam 6. 6 to jest? To są te wafle. Wafle od Wawela, bez cukru. Są one też w wariancie kakaowym, ale my już mamy tutaj dużo czekoladowych rzeczy, także stwierdziliśmy z Weroniką wspólnie, że wybierzemy waniliowe, nie? To już są, to są coś ala takie familijne, czyli takie wafle przekładane jakimś kremem. Ja już jem. No to jest. Jak 3, 4. No ciekaw jestem, czy ci będzie smakowało. No jak młoda? Dobre? Ja obstawiam 5. Średnie. Tak. Nic specjalnego. Takie słodkie, ale... Słodkie, ale dobre. Może, że bardzo słodkie dla mnie to jest, ale i tak dobre. Ale takie nie, tam to było lepsze, ten pierwszy baton. Tak. Bo wiesz, bo to też będzie tak, że im spróbujesz więcej, tym będziesz mogła ocenić potem, jak, no. Jakby znowu, nie? No ale dobra, 5. Ja daję generalnie, też daję 6, czyli tak jak te batony. Mi to dość smakuje, lubię to całkiem, ale... Dobra, to ja już lasuję. A jeszcze mamy pustą miskę do wyplucia. Bo wiecie, 10 to jest powiedzmy wasze ulubione coś, co najbardziej lubicie. Co Werka najbardziej lubisz? Jakie słodycze? Takie jak byś miała najbardziej. Ale no nie te z tych bezcukrowych, tylko takich tradycyjnych. No czekolada. Ale Kinder Niespodzianka na przykład, czy coś? Też. I 8. 8? 8 to są biszkopty. Dobra. Biszkopty bezcukrowe. One generalnie... Ja już je próbowałem kiedyś. W smaku nie różnią się dużo od zwykłych biszkoptów, no ale nie mają cukru, czyli też są słodzone chyba malty. Więc ty i ja musimy próbować dalej. No to dawaj. Ale ja mnie. Wiatrak?
I co, Vera? Smakuwa czy średnie? A średnio zjadłam. No to jedz. Ja ogłaszam 10. 10? Tak? Naprawdę? Nie. Lubisz takie coś? A kto by pomyślał, takie biszkopty zwykłe, nie? Tak, pyszne. Ja wstawiam 10. 10. No dobra, ja dam kurczę piątkę, nie? Bo to nie jest jakiś mój szczyt. A gdzie 8? Szczyt smaków. 8? Wyrzucone. No to była 8. Okay. Na razie mam 2 szóstki i 5. Jestem bardziej wybredny niż ty. Dobra, to teraz. Kto by powiedział, nie? Dobra. 3. Trójeczka. Tu masz 3. Te ciasteczka. Dobra, to próbujemy. No zobaczcie, to już jest konkretniejszy ciacho. Wygląda trochę jak taki piegusek. No, 3, 4. Ale dobra. To jest dobre. To jest mega zajebiste. Bardzo dobre. Dobre? Mhm. No zjedz sobie. Potem na górę. No. Powiedz, co myślisz o tym? Ja myślę, że znów 10. Tak. A ty? No, to jest taka 9. A dla mnie to 10. Wiesz, 10 to takie jest coś mega, mega dobre. Mega. No, to było dobre. To jest ja. No, naprawdę, bardzo fajne. Fakt, że to ma dużo tłuszczu, dużo tam jest masła czy czegoś. Nie jest to super dietetyczne. Jeden! To jest to. Okej, to próbujemy. Nie mieszają się smaki w budzi? Nie, to masz? To mam, Tomek, jestem, no, cześć, dobra. Cześć. To już inaczej smakuje, nie? No. Moja ocena to jest 3. Nie. A moja? W porównaniu do tego ciastka przed chwilą to jest niedobre. A moja 5. Średnie. Aha. No. Ujdą, ale bez szału, nie? Jeszcze mamy 3. Dobra, to losuj. Masz? 5. Piątka. Czekolada twoja, na którą czekałaś. Kokosowa z wawela, bez cukru. Mleczna. Mleczna z jakimiś tam chyba wiórkami kokosowymi albo coś. Ciekaw jestem, jak innym dzieciom by smakowały. Jeżeli taki film wam się podoba w takiej formie. A jeszcze mamy 2. Mam jeszcze 2. Jeżeli taki filmik w takiej formie wam się podoba, z małymi dziećmi, jakkolwiek by to nie brzmiało, to dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, że spoko. No myślę, że damy radę i Damian ma siostrzenicę, i Rzyszt ma bratanicę, przepraszam. Myślę, że udałoby nam się zorganizować jakieś wergi rówieśniczki. Mamy jeszcze, słuchajcie, to... I tam to. To pamiętajcie, dajcie łapę w górę, napiszcie w komentarzu i może zrobimy więcej. Co, Werka, chciałabyś jeszcze raz taki filmik zrobić? Tylko na przykład inne rzeczy próbować? Albo z jakimiś twoimi koleżankami? Chcę. Znalazłbyś jakieś chętne koleżanki na taki ten challenge, myślisz? Chcę. Albo koledzy? Koledzy! To było 10? Tak. Czekolada? No, ja daję 8. Dobra była, ale to ciacho było lepsze. A ty, Werka, jak miałabyś wybrać teraz? Bo dałaś temu 10, biszkoptom i czekoladzie. To co było najlepsze? Czekoladzie. Najlepsze. Czekolada. To dajmy czekoladzie 10, to wtedy daj tamtej 9, wiesz. Bo masz dużą skalę, nie musisz, żeby coś jest super, albo coś jest niedobre, nie? Dobra, to ja teraz losuj? No. 2. To są te ciastka. No to dawaj, jedziemy, nie? Nie. No.
To są, kurczę, też takie... Takie kakaowe ciasteczka, jak takie były u babci zawsze, nie? Się kojarzy. Takie twarde, chrupiące, kakaowe. Co? Dobre? A mniej słodkie, nie? Fajne. Jezusie! Słoty się stanęło, Piotr! W ogóle one są z dodatkiem kwasu foliowego i oliwy z oliwek. Wiesz? Tak. Ciekawe. Ale jeszcze będzie i ostatnie to 7. Nie, dobra, na razie to. Jak ci to smakowało? Ja obstawiam, może... Stawiam 7. 7. No, ja też dam 7. Fajne, smaczne. Porównywalne smakiem do... I wyszło nam inaczej numerki, smaki. I inaczej wyszło nam, jak obstawialiśmy. No co, już nie ma co losować. Zostały nam cukierki, nie? 7. I to są... Co to jest, Werka? Takie... Inne. Taka żelka, nie? Tak, lubię tego. Widzisz? Odpakować ci to? A ty masz takie same? Miałby taka żelka. No, zupełnie inny smak. To wszystko było takie, wiecie, czekoladowe. Powiedzmy, bardziej tłuste, a to jest ewidentnie bardziej takie cukrowe, nie? Ale? I co, smakuje ci? Jakbyś miała to porównać do zwykłych żelek? Ja obstawiam 9. 9. No dla mnie, wiecie, to jest zupełnie inny smak, więc ciężko porównać, ale ja tu nie czuję, żeby to nie miało cukru. Wszystko smakuje dobrze, nie? No. Więc generalnie, moim zdaniem, no może to być, powiedzmy, 7. I teraz tak, Werka, podsumowując. Powiedz mi tak szczerze, naszym widzom, osobom, które to oglądają, bo może tutaj są ciekawe, jak w porównaniu do takich normalnych słodyczy, typu jakieś tam właśnie kinderki, jakaś milka, czy nie wiem, co tam jecie, no jakieś takie, czy uważasz, że te słodycze są dużo gorsze? Nie. Dlaczego? Rozwiń trochę swoją wypowiedź i może nie jedz, jak chcesz mówić, kochana. No, cudziaczku? Bo ja wybrałam to średnio i super, ale dla mnie było... jak wybrałam 5, to dla mnie było tak średnio, bo trochę dla mnie było niedobre i dla mnie trochę było... Dobre. Dobra, nie, chodzi mi o to, jakbyś porównała te słodycze do takich słodyczy, które normalnie kupujesz w sklepie. Czy tam ktoś ci daje jakieś Snickersy, Marsy, Milky Way'e. Dużo gorsze? Lepsze? Czy gorsze? Lepsze. Te są lepsze? Kurde, bo ty jesteś taka... Bo czekolada to bardzo mi smakowała. Bardzo? To zaraz sobie zjesz więcej poza kamerą. Dziękuję ci, Weronisiu, że zechciałaś towarzyszyć mi w tym teście. Jako że ja niedługo zaczynam redukcję, więc to są, powiedzmy, ostatnie możliwości na takie testy. Co, fajnie było? Super. No to co? Co powiemy na pożegnanie? Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, no i... komentować i nie zapomnijcie o subskrypcji. Teraz pozdrowienia. Po kogo chcesz pozdrowić? No tak się mówi. No ja nie wiem, jak się mówi. Kogo chcesz pozdrowić wtedy? Nikogo? Nawet mamę? Będzie to oglądać pewnie. Nie. Mama, nie masz pozdrowień. A ja pozdrawiam moją. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli wam się podobał.
Ja jej nie mówiłem, że ona ma takie coś mówić, nie? Mówiłem ci, że masz tak powiedzieć na koniec? Nie. No właśnie. Ale widzicie, to jest youtuberka, kurde, urodzona, nie? Także dla Werki łapa w górę. Dziękuję bardzo za... A jeszcze wam chciałam coś powiedzieć. A wiecie, kogo to jest kanał? Mój, Damiana i Rzyszta. Tak. Pozdro. Czaj, na 3-4, Werka. 3-4. Pozdro.